Skopuj punkty, legalnie zapraszam. Siemanko, z tej strony Byk Mateo, najgrubsza ryba na Twitchu wśród streamerów PokéX Games. W dzisiejszym materiale omówimy sobie part drugi challenge'u, czyli drugi dzień naszych zmagań do 150 poziomu. Także zaczynamy. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiliśmy, to oczywiście lecimy kupić Crawdancika. Crawdant to Pokémon Water Dark. Jest to taki krabik, który pozwoli nam ekspić na Xatu oraz Starmie. Startujemy klasycznie z Tangelo, jako że pierwszego dnia zakończyliśmy tutaj przygodę naszego challenge'u. Sprzedaję również diamenty, obkupuję się, jeżeli chodzi o nasz challenge. Mieliśmy na starcie 50, troszkę nam tego zostało, także sprzedajemy, zbieramy kaskę, kupujemy suple poki, no i będziemy lecieć. Na 80 levelu, no nie ma lepszego Pokemona niż Crawdant, brakuje tylko jednego skilla do movesetu, tak naprawdę całego, chociaż on nam nie jest potrzebny, ponieważ jest to wodny atak, a my bazujemy na atakach Dark. No i jaką rzeczą pierwszą robimy? Lecimy, i polecam w sumie przede wszystkim polecieć na Mandarin. Na Mandarin mamy Taska na pokonanie Xatu oraz Girafarig. Bardzo polecam tego Taska wziąć sobie. Ja oczywiście go wziąłem wcześniej, nie ma tego na materiale, ale wziąłem tego Taska wcześniej. No i lecimy w stronę Leaf Island. Tutaj mamy dwa Taski. Pierwsze, złapać Xatu i go oddać, a drugie to złapać jakąś tam pelerynkę, która leżała na respie. Polecam również ją sobie kliknąć. Także wlatujemy na Leaf Island, na Xatu, którego kupiliśmy sobie, żeby go później oddać, bo jednego zostawimy, drugiego oddamy do tego questa, którego złapiemy, no i krawdancikiem ekspimy sobie na tych Xatu. No możemy tak naprawdę 85 level bić tutaj spokojnie, albo złapać Xatu i pójść na Starmie, to już zależy tak naprawdę od nas. Bardzo dobry tu jest exp na godzinę, można złapać Wubbuffeta, może się zrespić Shiny Xatu. Powiem wam, że bardzo szybko tutaj levelowało się. Złapałem tego Xatu bardzo szybko, nie pamiętam ile to było bali, ale naprawdę bardzo szybko go złapałem. No i co możemy tutaj jeszcze powiedzieć? No Crawdancik daje radę, mamy nieśmiertelkę, doskok, obszaróweczki, boost ataku. No i oczywiście ekspimy tutaj na rewkach się naprawdę leci. Na starcie zebraliśmy tą pelerynkę, więc przy złapaniu Xatu dostaniemy expa, przy oddaniu pelerynki dostaniemy expa. No i ostatnia rzecz, którą tutaj otrzymamy, to zabicie tak naprawdę tego Xatu na Mandarin, tak? Tylko później to oddamy, oczywiście to będzie na dalszej części naszego challenge'u. No i takie kółeczko się tutaj robi. Xatu się luruje 2, 3, czasem 5, 6, w zależności od rogu, w którym się znajdujemy. Wubbuffety bierzemy, tylko trzeba pamiętać na Wubbuffety, że one mają reflekt. No i mogą odbić nam no bombę moc, na naszą bombę i możemy sami siebie zabić. Na pierwszym moim challenge'u, gdzie moja postać była hardkorowa, czyli po zginięciu ją usuwałem lub po prostu nie grałem nią, no to właśnie na Xatu zginąłem. Kolega bił Lightball Pikachu, odbił Xatu reflektem, na Xatu Wubbuffet reflektem, no i tak zginąłem i zakończyłem challenge. No i co, złapaliśmy Xatu, polecieliśmy na 84, czyli 4 levele tam wbiliśmy, polecieliśmy na Starmie. Starmie to jest drugi respi, który warto odwiedzić. Niestety minus tego jest taki, że nie otrzymujemy tutaj tak naprawdę żadnych tasków. Po prostu robimy catcha, za catcha oczywiście dużo expo, bo łapiemy Xatu. No potrzebujemy przede wszystkim na 80 poziomie złapać dwa razy daily catcha zrobić. Czyli złapać Xatu pod bonus, expa, no i złapać Starmie. Te dwa pokemony dadzą nam naprawdę strasznie dużo expa. Bardzo polecam na 80 levelu właśnie te dwa poki przelecieć, mimo że nie wiem, macie 8.5, 8.6, no warto je po prostu odwiedzić. Za Starmie niestety nic nie macie poza expem, chociaż nie powiem, ten expik jest naprawdę wysoki. W trakcie challenge'u bardzo dużo osób się przewijało na tym respie, no ale wiecie, nie miałem tego ogona z pierwszego dnia, także naprawdę było ok. No i co, dobiliśmy 87, złapaliśmy Starmie, no i ruszyliśmy na wyspę, która znajduje się nad Ceruleana, no i biliśmy sobie Peżoty Manetrikiem. Peżoty po prostu Manetrikiem to jest jeden z najlepszych expów w ogóle do 150 poziomu. Na Firechild Island lub na tej wyspie nad Ceruleanem, nie pamiętam jak ona się nazywała. No i na tych wyspach bardzo szybko się leveluje, duże grupki mobków, luruje się po 6, nawet po 8. No Manetrik oczywiście zwiększa sobie defa, no i ma bardzo dobre obszarówki, trzeba uważać oczywiście, bo on nie ma hard CCK, nie ma żadnego stuna, nie ma żadnego silensa, kiedyś miał roar, ale mu zabrali, no i sobie durujemy, bijemy, kończymy tak naprawdę taska, którego wziąłem sobie wcześniej, no i chciałem złapać Peżota tego dnia, także ten Peżot był na celowniku, no i sobie biliśmy, robiliśmy task, naprawdę świetnie się to robiło. Jak już macie tego Manetrika na full movesecie na 85, jest naprawdę mega. Oczywiście po zrobieniu tych poków, bo to jest task, który wziąłem pierwszego dnia, po zbiciu tych poków później musiałem wrócić zbić Shiny. No i tutaj widzowie mi troszkę pomogli, zrespili tego Shiny Peżota i mnie zawołali, więc troszkę tutaj no w kulki było walone na tym challenge'u. No widzowie mi pomogli, no nie powiem, że nie. Zrespili mi tego, znaczy zrespili. Oni to
oni tego Pokemona po prostu, jak się zrespił, bo ja go biłem, jak się zrespił, to mnie zawołali, że został po moim lurku Pokemon zrespiony Shiny, także mi troszkę pomogli. No i co? Tutaj można XP tak naprawdę do 150 levela, do tak naprawdę mid-game'u, ale ten, my chyba siedzieliśmy na tym challenge'u tak naprawdę do złapaniu Peugeota i zrobienia tego właśnie killa u NPC. Kiedy to zrobiliśmy, wróciłem właśnie na tego Shiny, jak widzicie, zostałem zawołany na czacie Fifaczek właśnie Police, jest alarm, no i ja oczywiście idę, Toxie pomogła mi właśnie. Oj, właśnie tam jeden Fifaczek, właśnie tam fikołka walnął w trakcie challenge'u. Oj, to kilka osób zginęło na tym challenge'u, nie powiem, że nie. No i zrobiliśmy tego poka, zbiliśmy, rzuciliśmy bala. No i oddałem taska. Po oddaniu tego taska naprawdę sporo expa wleciało. Polecam go zrobić naprawdę na tym 85 z manetrikiem, czyli pokonanie Peugeotów wraz z... Na końcu trzeba tego Shiny pokonać. U NPC właśnie Morg, no i za to są dodatkowe expy. Bardzo przyjemny questik. W momencie, kiedy już zrobiliśmy to, poleciałem na Raidony. Wbiłem 90 level po oddaniu tego questa. Miałem już 90 poziom po Peugeotach. No i to była pora na Sceptę. Sceptę na 88 daje radę już sobie bić te Raidony. Na 90 full movesetik. Nie wiem, czy na 88 ten full moveset już nie jest. Na 90 na 100%. No i z tym full movesetem na Fire Shield Island leciałem sobie pobić Raidony. Tak naprawdę taska żadnego nie miałem, ale stwierdziłem, że no te Raidony to jest fajny expik. Można sobie zrobić, wiecie, catcha. Pierwszy catch Raidona daje dużo expa, więc sobie robiłem takie kółeczko. No i ten XP Raidonów bardzo również polecam. Jeżeli nikogo tutaj nie ma, to naprawdę można bardzo duże liczby wyciągnąć taką Sceptą. Scepta to jest jeden z tych Pokemonów, którego używacie od 88 nawet do 150, nawet do w sumie late game'u, bo ten Pokemon dla naturki jest w rotacji, no ale używaliśmy go sobie spokojnie do 150. Jest to naprawdę przecudowny Pokemon. Maszyna. Mocny def, duży, długi stun, znaczy stun, no jest po prostu stun i dużo obszarówek, więc może niedługi, no ale stunik i obszarówki, jest to, on ma wszystko, co potrzebuje Pokemon do expienia tak naprawdę, więc jest naprawdę świetny. Raidoniki bite, jak widzicie, lurki po 4-5, czasem 6, no i po zbiciu tych Raidonów i zrobieniu catcha, ja oczywiście stwierdziłem, że trzeba iść na Feraligatry, czyli zacząć robić te taski, które znajdują się na Butterfree Island, czyli ta wyspa po prawej stronie od Cinnabar. Trzeba zrobić oczywiście taski na wodne Pokemony, ogniste oraz roślinne, to są trzy taski. Biliśmy sobie Feraligatry, czyli zaczęliśmy od wodnych, jako że mieliśmy Sceptę, mając już 92 po złapaniu Raidona. Feraligatry bije się naprawdę przyjemnie, respi się również Shiny, który jest jeden z droższych Pokemonów Tier 1C. My oczywiście chyba nie mieliśmy żadnego Feraligatra Shiny, nie pamiętam, przepraszam, tutaj nie pamiętam, jak na tym challenge było, ale chyba nie. Miałem kiedyś jeden challenge robiłem, to pamiętam, że zrespiły mi się Shiny, przyleciał Brazylijczyk i rzucił mi jeszcze Ultra Bala w to, tak się zdenerwowałem. No to było troszkę takie unlucky. No i polecam wyspę oczywiście nad Mandarin po prawej stronie, wyspę sobie z tymi Feraligatrami. Mam materiał, gdzie opowiadam na temat tych wszystkich tasków, warto sobie go obejrzeć. No i po zrobieniu tych Feraligatrów, miałem wtedy chwilę na live, to stwierdziłem, że pierwszego dnia biłem Alakazamy do taska, no to sobie zbijemy Dragonite. Dragonite są do taska, no w sumie bardzo nudnym respem, tam są chyba na Seafoam Island 4 Dragonite, 3 albo 4, najwyższe formy. No i te Dragonite potrzebowałem 30 pokonać, by zrobić taska na Alakazamy z Dragonite'ami. Jest to task na prawie milion expa. Stwierdziłem, że jak już złapałem Feraligatra, no to chodźmy przy okazji, sobie w tym czasie jadłem, więc zrobiłem w trakcie tego challenge'u te Dragonite. Zbiłem 30, dzień wcześniej Alakazamy, więc już taska mogłem po prostu oddać, ale czekałem do setnego levela, żeby tego expa, kiedy będzie zmniejszony exp, to na setnym levelu oddać te taski. No i po zrobieniu tych Dragonite'ów skoczyłem na 94. Na Blastoise po prawo od Fushi jest wyspa, bardzo polecam te blasty, świetny expik. Również jest nad Cerulean jedna wyspa, ale nie jest tak dobra jak ta. Klasycznie byłem po to, żeby je pokonać 300 sztuk wraz z tym, żeby złapać tego Pokemona. Jak już wchodziłem na jakiś respik, to chciałem tego Pokemona złapać, nie licząc tego Dragonite'a. Więc no tutaj Feraligatr złapany, Raidon złapany, wiecie, to 200 tysięcy, tu 200, trochę się tego zbiera poza expem. Tak naprawdę za te catche sporo idzie. No, uważam, że do 150 levela te catche, no to jest must have, tak? Przede wszystkim zrobić dwa razy daily catcha z jakimiś hard Pokemonami, daily killa i to jest naprawdę spoko sprawa. Jak widzicie, lurki są spore, po 4, 5, nawet 6, myślę, że spokojnie da się lurować. Scepta nadaje się idealnie. Możecie tutaj również Manetrikiem sobie latać, Manetrik również sobie świetnie radzi. Myślę, że to takie dwa podstawowe Pokemony pod ten resp.
No i co po tych blastach my robiliśmy? 94 level, ja oczywiście go złapałem, ale co my na tym, co po tych blastoisach robiliśmy? Na co my skoczyliśmy? Oczywiście, mówię, robiliśmy wszystkie taski, a później skoczyliśmy sobie je oddać na setnym. A, czyli skoczyliśmy sobie na NPC Hiker, na tej wyspie Jungle Island. Na tej Jungle Island jest taka misja, w której musicie pokonać NPC. Niestety mi się nie udało. Chciałem wam pokazać tę próbę, jako że wziąłem randomowe Pokemony. Wiecie, Crawdant, Glalka, Scepta. No i te Pokemony niestety nie poradziły sobie z tym NPC. Wrzuciłem to tutaj, no bo to była część challenge'u. Chciałem go pokonać. Gdybym miał lepsze Pokemony, dobrałbym je odpowiednio. To bym sobie na pewno z nim poradził. No tutaj po prostu nie udało mi się, ale stwierdziłem, że skoro już mam wodne Pokemony, Blastoise, Feraligatr, to skoczymy sobie po prostu na Venusaury, później skoczymy na Meganki, no i wraz z tymi taskami to już tak naprawdę zostaną nam ogniste. Czyli jakby ten dzień drugi naszego challenge'u polegał na tym, że robiliśmy głównie taski, które oddawaliśmy na setnym levelu. Czyli łapaliśmy sobie jakiegoś poczka i z tym poczkiem, robiąc jeszcze taska na killa, po prostu leciliśmy na kolejny resp. Venusaury, klasycznie Jungle Island, biłem to Xatu. Xatu jest latająco psychicznym Pokemonem, więc świetnie sobie radzi z Venusaurami. Była ostatnio też jakaś zmiana, że Venusaur nie ma pasywki na zwykły Venusaur, na ognisty, że miał redukcję od ognistego i lodowych Pokemonów. Więc możecie również tutaj sobie poradzić Typlosionem. Przyciągnięcie, full bomba, no i tak naprawdę te Venusaury pod catcha sobie zrobiliśmy, pod killa. Kiedy je zrobiliśmy, skoczyliśmy na Meganki na Butfall Island, tak zwaną Butlę. Także polecieliśmy na Butlę, zbijaliśmy Meganki Typlosionem, duże lurki, no i byliśmy blisko wbicia tej setki na tych Megankach. Klasycznie zrobiliśmy catcha, 300 Meganek, czyli chcieliśmy odhaczyć kolejnego taska z Butterfree Island, czyli na te prawie 1 000 000 expa, tak, z tego taska. Mieliśmy naprawdę już 98 Meganka złapana, no i potem ruszyliśmy na Pokemony ogniste, czyli po kolei robiłem taski. Najpierw wodne, później trawiaste i na końcu ogniste. Tak naprawdę nie ma żadnej reguły, od których Pokemonów zaczniemy. Tak naprawdę to jest kwestia tego, jakie mamy Pokemony tak naprawdę do bicia. Bo wiecie, możecie mieć Sceptę, pójdziecie sobie, nie wiem, złapać Feraligatrem jako wodne możecie iść na ogniste, a ognistym możecie iść na trawiaste. To już wiecie, to już zależy od was. Po zbiciu Meganek i złapaniu mieliśmy 99 poziom. Tutaj akurat w trakcie challenge'u Brazylijczyk wbił mi się na respa i stwierdził, że on był tutaj, tylko poszedł na obiad na 15 minut i wrócił. Widzowie przylecieli, no i była zamieszka na challenge'u. Na szczęście Brazylijczykowie wytłumaczyli koledze tutaj z Brazylii, że ja tu byłem na respie, a to, że on poleciał na obiad, to nie znaczy, że ja na respa nie mogę wejść. No i mamy tutaj 99 level i przybliżenie, kiedy wbiliśmy naszą setkę. Typlosiony, no uważam, że to nie jest za ciekawy respik. Fajny shiny, ale nie jest to respik do expienia, tylko do taska. No nie są za duże te lurki, tak? Jest tylko jedno miejsce, gdzie tych Pokemonów jest dużo, a później tak naprawdę to tak naprawdę po trzy lurki tych Typlosionów. No i tutaj dobijamy setka, nasza w drugim dniu challenge'u, po paru godzinach, także nie wiem, czy to było 11 godzin, 12, ta setka była wbita. No i kiedy zrobiliśmy dwa taski, nie zrobiliśmy jeszcze wszystkich ognistych, bo Charizardy były zajęte, no to zobaczycie, setny level oddaje jeden task, 102 level, oddajemy kolejny task na Venusaury, Meganki, 104 level, no i zostały nam tak naprawdę Typloziony z Charizardami. Oddałbym tego taska, ale niestety Brazylijczyk był na Charizardach i musiałem odpuścić. No to stwierdziłem, że mam task na bibliotece, no i trzeba ten task wykonać. My zrobiliśmy wcześniej Peugeoty i PJ-e, no to musiałem zrobić te mniejsze formy. No i poleciałem sobie obok Fushi i wybijałem najmniejsze formy Peugeotów, by po prostu teraz podlecieć do biblioteki Shamouti i pooddawać wszystkie taski. O, i jak widzicie, oddałem Dragonite wraz z Alakazamami, dostałem prawie dwa levele, 104 na prawie 106, pooddawałem sobie taski, pozabierałem taski w bibliotece, bo tutaj naprawdę trzeba podlecieć, wszystkie taski zabrać, bo tutaj jest ogromna ilość expa, tak jak i Creator Studio. Także pobrałem te taski, pooddawałem, no i tutaj te Peugeoty chyba oddałem. Z tego co pamiętam, chyba te Peugeoty były oddawane, tak zwane. Tak, Peugeotiki były też oddane. No i co, 106 level tutaj mamy, nic tylko lecieć, robić kolejne taski dalej. Pobraliśmy sobie na zapas jeszcze. Niektóre taski się wykonuje na późnym etapie tak naprawdę gry, no ale czym szybciej mamy, tym szybciej je zrobimy, tak? Nawet przypadkowo można te taski robić. No i co? Polecieliśmy mając 106 level i Typlosiona na Murkoth Island. Murkoth Island to jest taka klasyka, każdy tu przylatuje. Trzeba zbić Heracrossy, Pinsiry, Fortressy, Crickety,
Są to takie, no, podstawowe taski. Wziąłem sobie foretresy, no i zacząłem typlozjonem wybijać je. W trakcie, kiedy je wybijałem, biłem w drzewa. No i z drzew również wypadały foretresy, żeby jak największe lurki były. Typlozjon nadaje się tutaj świetnie, z tego powodu, że te pokemony są robaki chyba stalowe, tak? Na pewno są stalowe, ale czy zwykła forma jest? Chyba tak. W każdym razie Typlozjon daje radę, przyciąga, no nawet turki po 8 spokojnie, można zrobić catcha. Foretress może no nie nadaje się do expa, ale złapać zawsze warto, dodatkowo zrobić taska na 300. To jest tak naprawdę chwila, kiedy jest ogromny lurek i dodatkowo macie drzewa, z których wypadają również pokemony. No i po tych foretressach, z tego co pamiętam, na tym challenge'u tego dnia polecieliśmy sobie pobić pinsirki tak zwane. Na foretressach żaden shiny się nie respi, shiny foretressa da się zdobyć w inny sposób. Także tutaj to tak naprawdę wybijanie tylko mobków, łapanie. I kiedy je złapaliśmy, zmieniliśmy respa na pinsiry. Pinsiry są tak naprawdę obok, więc te wszystkie taski są jeden na drugim. Także co? A, i tutaj jeżeli chodzi o lurki, to latałem sobie dół, wyczyściłem cały dół, wlatywałem pokemonem na górę i całe piętro czyściłem, bo to no bardzo fajna opcja, żeby na tych foretressach zmaksymalizować no, ilość ich tak naprawdę. No i skoczyliśmy na pinsiry, które były obok, 107 level, złapany foretress. No i te pinsiry to też złoto Typlozjonem. No Typlozjon, Scepta, Feraligatr, no takie klasyczne pokemony, które na tym levelu świetnie sobie radzą. Pinsiry bardzo fajnie się bije, ale bardzo ciężko się łapie. Ja w trakcie tego challenge'u nie złapałem pinsira. Nie polecam ich łapać. Znaczy, warto je łapać, ale no są to ludzie też, którzy na Twitchu łapali po 5000 bali w pinsira i nie złapali, także no, pinsir to jest, no, żeby to tego jakoś brzydko nie nazwać, to wredny pokemon, wredna szczypawica tibijska, no nie chce się tak szybko łapać. Przy okazji mogłem sobie scizorki pobić, porzucać bale. Nie złapałem scizora również, jest to bardzo rzadki pokemon, ale pinsiry sobie zrobiliśmy do taska, jest task na pinsiry oraz herakrosy. Złapaliśmy Caterpie nawet na 500 expa, 107 level drugiego dnia challenge'u. No i bardzo fajnie, bo sobie odetchnąłem od tego kolegi, który za mną biegał pierwszego dnia przez 9 godzin. Drugi dzień troszkę był spokojniejszy pod tym względem. Naprawdę cały challenge był mega udany i zmieniliśmy zasady w ogóle na trzeci dzień. Oczywiście zasady na plus dla widzów, czyli każde 25 leveli, które wybiłem, to były dodatkowe diamenty dla widzów w losowaniu. No i każde złapane pokemony i zrobione questy, takie trudniejsze, również były diamenty losowane, skupuj punkty dla widzów. No i zmieniliśmy trzeciego lub drugiego dnia, zmieniliśmy zasady, że troszkę podzieliliśmy te progi, by więcej tych diamentów rozdać. No i później wyznaczyliśmy jeszcze zasadę, że odpowiednia ilość złapanych ogólnych pokemonów daje również bonus diamentowy dla widzów. Czyli czym więcej zrobiłem aktywności, questów, catchy oraz levela, tym więcej diamentów widzowie wygrywali. Niestety w trakcie challenge'u no, nie udało mi się osiągnąć tego, co chciałem, ale dojdziemy do tego w trzeciego dnia tak naprawdę, czyli w kolejnym filmie. No i co? No poleciałem po zrobieniu pinsirów. Chciałem polecieć na Herakrosy, ale były zajęte, więc wybrałem się na krikety, wziąłem taska. Jeden z widzów wrzucił mi tutaj fastbale, jakby się zrespiły shiny, ale nie pamiętam, czy z nich korzystałem. Chyba nie. W każdym razie biliśmy te krikeciarze. Krikeciarze sobie biliśmy. Jest to według mnie jeden z najlepszych respów. Bardzo fajnie się bije, duże lurki, zrespi się zawsze shiny. Za samego taska dostajecie bardzo dużo expa, no bo prawie milion, chyba 750 tysięcy. Minus jest taki, że w trakcie taska musicie zabić dwa shiny. I tutaj nie działają te shiny na DZ-ce. Musicie je wybić samemu, więc musicie je zrespić. Zrespienie tych kriketów czasem potrwa wam pół godziny, a czasem się okaże, że przez 3 godziny ani jeden shiny się nie zrespi. To jest naprawdę loteria. No i ja oczywiście pamiętam, że trzeciego dnia dopiero skończyłem tego taska, nie byłem w stanie ich zrespić tyle, ale pobiliśmy, troszkę levela podbiliśmy, catcha zrobiliśmy. Uważam, że te krikety są naprawdę bardzo przyjemne. Typlozjon, jak widzicie, daje radę. Również możecie to bić jakimś golemem czy innym pokemonem, który jest, czy to latającymi pokemonami, możecie ognistymi, kamiennymi. Troszkę tych poków jest, no ale Typlozjon to taka klasyka. Uważam, że całym Typlozjonem możecie robić całe Murkrow Island. Murkrow czy Murkot? Murkot chyba to było, Murkot. Murkot to jest Pokémon. Przepraszam, jestem już troszkę odklejony. Późna godzina jest, a ja tutaj nagrywam dla was, żebyście mieli ten materiał jak najszybciej. No i co? Co mogę wam powiedzieć? No tutaj po zbitych kriketach
Trzeba się wybrać na Herakrosy, bo jeden z widzów je zwolnił. No i na te Herakrosy sobie skoczymy na dobitkę tego dnia. Oddamy jeszcze taska, także no troszkę tego levela wbiliśmy. Nie byłem zadowolony i uważam, że nie byłem zadowolony, bo no troszkę mało tego levela wbiłem drugiego dnia. I powiem wam jeszcze takich rzeczy, z takich błędów, których wykonałem. Nie zrobiłem daily killa. Uważam, że daily killa powinno robić się codziennie, chociażby macie za to catcher tokeny, macie również, przepraszam, za daily catcha macie daily catcher tokeny, dostajecie devoted tokeny, klucze na dungeony, także no daily killa powinno się robić codziennie, ja tego dnia również nie zrobiłem, także to, uważam, że to był błąd. No i ostatni Pokémon, który nam został, to Herakrosy. Robiliśmy sobie te Herakrosy, 108 level, nie złapaliśmy również Herakrosy z bardzo ciężkim catchem, no ale 108 level dobity, także to był tak naprawdę drugi dzień. Wbiliśmy tylko 28 leveli, expiliśmy około 8-9 godzin. No powiem wam, że na tym przedziale, kiedy robiliśmy te taski, to albo respy były zajęte, albo było ciężko złapać jakiegoś poka. Tutaj no, troszkę już spowolnił ten exp, tak? Pierwszego dnia 80 leveli, drugiego dnia już 28. Trzeciego dnia chciałem te 150 dobić, no zobaczycie na ostatnim, jeżeli was nie było na Twitchu, zobaczycie jak to mi wyszło w kolejnym materiale. Także co, mogę wam powiedzieć, życzę wam miłego dnia i trzymajcie się, papatki, dziękuję za uwagę.